Witajcie, witajcie z mojego pierwszego filmiku urlopowego. Zresztą widać po scenerii, prawda, że nie jestem na miejscu. W każdym razie przygotowałam dzisiaj dla Was króciutkie recenzje dwóch zapachów niszowych. Wiecie, że z niszą niekoniecznie mi po drodze, głównie z uwagi na cenę, ale o tych dwóch kompozycjach muszę koniecznie Wam powiedzieć. Zanim jednak to zrobię, chciałabym wydać taki króciutki komunikat. Niektórzy z Was zapewne już widzieli króciutki short, bardzo nietypowy. Ci z Was, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu właściwie, interesuje się ASMR. Cóż to takiego jest? Myślę, że osoby zainteresowane spokojnie sobie znajdą informacje na ten temat. W każdym razie w opis wrzucę Wam kilku moich ulubionych twórców. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Dobrze. Seria zapowiedziana. Tym, którym się nie podoba, przeskakujcie albo przestańcie subskrybować. Dobrze. To co? Zaczynamy. Próbki, o których Wam dzisiaj powiem, właściwie próbki. Próbki to ja mam od Karoliny. Wysłała mi je. I powiem Wam tak. Są to dwa zapachy niszowe. Są to dwa zapachy dosyć drogie, ale są to dwa zapachy, które, tak jak wcześniej Wam powiedziałam, są godne tego, aby o nich opowiedzieć. Jeden z nich jest od Toma Forda, a drugi to jest Parfums de Rosine. I jeżeli schrzanie, a zapewne schrzanie, wymawianie nazw, bardzo Was, słuchajcie, przepraszam, tutaj się posiłkowałam tłumaczem Google, różnymi filmami, każdy wymawiał inaczej. Ja wiem, że mi powiecie za chwileczkę, że wymowa jest tylko jedna. Ale co? Byłoby nudno, gdyby było inaczej, prawda? Dobrze, zacznę od tych. Uwaga, sobie zapisałam, więc trzymajcie kciuki, żeby było dobrze. Rose de Neige, czyli śnieżna róża. I to jest propozycja od Le Parfums de Rosine. Jak na razie dobrze, mam nadzieję. Mamy tutaj akordy pudrowe, piżmowe, różane i fiołkowe. Jak zawsze będziecie mogli zobaczyć flakon, tym razem wzięłam ze sobą swojego laptopa. Zobaczcie, jakie poświęcenie. Żarcik taki, żarcik. Ale no powiem tak, trochę ważyła ta walizka. I macie tutaj następujące nuty zapachowe. Litchi, mandarynka, różowy pieprz, arbuz, róża, biały fiołek, piżmo, heliotrop, ambroksan i drzewo sandałowe. Ja je mam już nałożone na rękę i powiem Wam tak. Wiecie, że z kompozycjami pudrowymi, piżmowymi niekoniecznie jest mi po drodze. Ale tutaj, moi drodzy, tutaj jest zdecydowanie na tak. Nawet, powiem Wam, byłam sprawdzić, ileż kosztuje to cudeńko, więc musicie przyznać, że zainteresowanie z mojej strony jest wielkie. Co to jest za zapach? Co to jest za kompozycja? Powiem Wam tak. Przepięknie, cudnie, słodko-owocowo-pudrowa. Ale nie jest to taka słodycz przesadzona. Jest to słodycz bardzo przyjemna, pochodząca z owoców. Zresztą tutaj właściwie, słuchajcie, wszystko jest słodkie, ale tak miły sposób, że to się wcale ze sobą nie gryzie. To jest bardzo harmonijna kompozycja. Litchi, która się tutaj znajduje, bardzo mi przypomina tą litchi od Armafa. Była taka seria, poczekajcie, Niż. I to był chyba Red Ruby albo Ruby Red. Nie pamiętam dokładnie tej nazwy. W każdym razie odlewkę też zabrałam ze sobą w podróż. I litchi jest bardzo podobny sposób podane. Zresztą nie tylko litchi. Mam wrażenie, że tam jest dosyć ciekawe, interesujące nawiązanie do tego zapachu, który z kolei nawiązuje do jednej z kompozycji od Dolce Gabbana, The One Rose. Chyba. Nie wiem, muszę jeszcze dokładnie sprawdzić. W każdym razie na pewno Wam gdzieś tutaj zostawię jakąś informację na ten temat. No ale skupmy się na tej królowej, różanej, śnieżnej królowej, tak? Śnieżna róża, dokładnie. Na śnieżnej róży.
Niektórzy określali ten zapach jako zimy. Ja tutaj żadnego chłodu w nim nie czuję. Czuję przyjemną słodycz połączoną ze świeżością, połączoną z delikatną pudrowością. I te owoce w początkowej fazie bardzo pięknie i intensywnie czuć. Ale to nie jest tylko i wyłącznie owocowy zapach, bo także wyczuwacie tutaj, słuchajcie, te kwiaty, które się znajdują i bardzo szybko wskakują także nuty pudrowe. Na mnie najpiękniej, najsilniej wybrzmiewa heliotrop, róża, fiołek i litchi. I połączenie tych nutek sprawia, że ja ten zapach uwielbiam. Uwielbiam go. Jest piękny, miękki, bardzo taki kremowy, jednocześnie pudrowy, taki, wiecie, idealny na tą pogodę, którą teraz mamy. Dzisiaj jest dosyć chłodno, bym powiedziała jakieś 18-19 stopni. Jak na lato musicie przyznać, że to jest, no, w porównaniu z tym, co się działo ostatnio, dosyć chłodno. Ale wydaje mi się, że te nuty pudrowe przyjemnie osuszą Was, ale jednocześnie pobudzą dzięki owocom i kwiatom, które się tutaj znajdują. Także ta kompozycja dla mnie jest idealna na tą porę roku. Piękna, harmonijna, jednocześnie kremowa, cudna, elegancka, kobieca. Tutaj jest wszystko idealnie wyważone. Dla kogoś, kto ma problem z piżmem i z pudrem, to jest bardzo, bardzo ważne. A ten zapach zdobył moje serce. Jest po prostu śliczny. Jeżeli go nie znacie, musicie koniecznie poznać. Próbowałam znaleźć filmy na ich temat, ale nie udało mi się. Były jakieś bodajże rosyjskojęzyczne. Ja rosyjski miałam dawno temu i pewnie niewiele bym z tego wyniosła. W każdym razie, słuchajcie, to jest na pewno kompozycja, której trzeba się przyjrzeć bliżej. Jeżeli lubicie zapachy pudrowe, kwiatowe, z pięknie podaną różą, fiołkiem, lubicie także owoce, nie macie problemu z litchi, lubicie heliotrop, to będzie kompozycja dla Was, naprawdę. Pięknie się trzyma, pięknie projektuje, pięknie trwa, jestem nimi zachwycona. Kolejną kompozycją, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest propozycja od Toma Forda. I tutaj uwaga na wymowę. Spotkałam się z trzema wersjami, pewnie jest ich więcej, ale słuchajcie, spróbuję jak tylko potrafię. Rose de Seine, Rose China i Rose de Seine, właściwie to samo wyszło. W każdym razie tutaj, słuchajcie, tak jak zawsze będziecie mieli pokazany flakon, jak on wygląda. Ale nie o flakonie i no też nie dokładnie o nazwie, ale o tym, co jest w środku. Jest to kompozycja, która posiada w sobie akordy różane, ambrowe, kwiatowe i świeże. Nutki. I tutaj spotkałam się również z różnymi notami, niektóre z nich dopisałam. Na fragrandice występuje tylko i wyłącznie chińska piwonia, róża, mirra i labdanum. Ale słyszałam również o szałwii muszkatołowej, fasolitonce, kumarynie. Także to jest kwestia do sprawdzenia. Być może pokuszę się i wrzucę Wam w opis. Choć powiedzmy szczerze, dociekliwi znajdą, ci, których to niespecjalnie interesuje, machną ręką. W każdym razie kompozycja przepiękna. Jest ona bardzo bogata, intensywna, harmonijna, elegancka, zmienna. Słuchajcie, to są przymiotniki, które mi się kojarzą z tym zapachem. I od razu, na samym początku, czujecie w niej taki orientalny sznyt. Ale nie orientalny w sensie, wiecie, arabskim, bo kiedy mówię o Oriencie, to pewnie od razu Wam się to tak kojarzy. Ale czuć tą głębię, ponieważ nuty kwiatowe, które tutaj występują, czyli i piwonia, i róża, zostały podane w taki piękny, słodki, jednocześnie świeży sposób i od razu wybijają się nuty bazy, czyli labdanum i mirra. To jest zapach piękny, głęboki, intensywny.
Na początku pomyślałam sobie, że to jest idealna kompozycja na wieczór z uwagi właśnie na tą swoją głębię i intensywność. Bo wiecie, mirra i labdanum są to zapachy bardzo intensywne, bardzo głębokie. I kiedy dodano tutaj te kwiaty, pomyślałam sobie, wow, to jest coś naprawdę ciekawego, interesującego. Mało tego, one z tej swojej początkowej słodyczy, świeżości przechodzą w taką słodycz troszeczkę konfiturową, ale spokojnie, to nie jest żadna marmolada. To jest wszystko, słuchajcie, podane tak pięknie i szlachetnie, jakbyście jedli, nie wiem, wyobraźcie sobie wysokiej jakości, ekskluzywną hop top, jak tam chcecie to nazwać, konfiturę. Ale taką konfiturę w towarzystwie, uwaga, herbaty. Ponieważ ta kompozycja traci z tej swojej słodyczy początkowej na rzecz właśnie takiego niuansu delikatnie herbacianego. I to jest róża połączona z piwonią i połączona z delikatną nutą herbacianą, z odrobiną cytrusów. Ale nie takich cytrusów, wiecie, typu, nie wiem, mandarynka czy cytryna. Nie, 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 nie. Tutaj jest wszystko tak niezwykle subtelnie zrobione, że ja, słuchajcie, rozpływam się nad kunsztem tej kompozycji. Wiem, że też nie jest ona zbyt popularna, wiem, że niektórzy tutaj mają z nią problem, niektórzy twierdzą, że parametry są słabe. Na mnie jest wszystko w porządku, tak jak powinno być za tą cenę, bo nie ukrywajmy, że Tom Ford jest droższy od tej poprzedniej, o której Wam dzisiaj wspomniałam. Jednak nadal, że tak powiem, w granicach rozsądku, przynajmniej znalazłam ją w kilku miejscach, za takie pieniądze, powiedzmy, nad którymi mogłabym się zastanowić. No ale tutaj nie o wydatkach, tylko o samej kompozycji. Otwiera się inaczej, przechodzi później w te swoje kolejne fazy, od tej wielkiej słodyczy do takiego właśnie delikatnego, herbacianego akcentu. Wiecie co? Ja tak sobie pomyślałam, że to będzie również dobry opis, jeżeli Was wprowadzę w taki różany ogród, w którym popijacie sobie herbatę. Wysokiej jakości herbatę. Tutaj wszystko, słuchajcie, to co czujecie, jest na takim najwyższym poziomie. I to naprawdę, naprawdę czuć. Piękna, świetnie zblendowana kompozycja. Bardzo przyjemna. I z tego wieczoru, który czułam na samym początku, bo wydawało mi się, wiecie jak to jest pierwszy raz, tak? Nakładacie od razu, coś tam się buduje u Was w głowie, jakiś opis. Z tego wieczoru przechodzicie do takiego, powiedzmy, późnym popołudniem ogrodu różanego i trzymacie filiżankę herbaty, popijacie. Być może gdzieś tam leży delikatna łyżeczka z konfiturą różaną. I w tle pachną Wam piwonie. Wyobrażacie to sobie? Powiem Wam tak, jeden i drugi zapach są bardzo sugestywne, bardzo przyjemne, bardzo komfortowo się nosiły. Uwielbiałam testy i jedne i drugie zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Ja Tobie, Karolina, gratuluję takich kompozycji u siebie, bo powiem Ci, dziewczyno, że one naprawdę są piękne i naprawdę warte tego ciężaru finansowego, który zapewne musiałaś ponieść, aby je mieć u siebie. Są śliczne, słuchajcie, są naprawdę śliczne. Są to dwa zapachy niszowe, które zrobiły na mnie naprawdę spore wrażenie, spodobały mi się i być może otworzą mój portfel. Nie wiem, nie wiem. W każdym razie, jeżeli ktoś nie musi się liczyć z tym aspektem finansowym, zerknijcie na nie, bo możecie być naprawdę bardzo przyjemnie zaskoczeni. Jeżeli lubicie zapachy słodkie, pudrowe, piżmowe, z różą, z kwiatami, będą to kompozycje dla Was. Także Karolinko, ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję. Dostałam od Ciebie 5 próbeczek, omówiłam dzisiaj 2. I już nie mogę się doczekać kolejnych testów, ale pozwolę sobie temu zapachowi jednemu i drugiemu zostać ze mną dzisiaj do końca dnia.
Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie te dwa zapachy, czy jesteście równie mocno poruszeni nimi jak ja, czy odbieracie je zupełnie inny sposób. Pamiętajcie o nowej seryjce, głównie na shortach. Także jeżeli komuś się nie podoba ASMR, po prostu przeskoczcie. Po co się denerwować? Pozdrawiam. Pa, pa.